Cześć, z tej strony Cukierkowa Egzotycka. Witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na Thunder Island i biegniemy do naszej tutaj wiedźmy na ekspowisko. Ekspowisko wujeczka wyszło. Dobra. Pomaga nam teleporter w tym i lecimy. Dowiedźmy, ale nie wiem, czy słychać było, bo tak ci nie powiedziałam. Cicho. To dość. Lecimy. Dowiedźmy i będzie wszystko ok. Ups, podpaliła nam krowa i pewnie nas karmi. Dobra, nic się nie stało, biegniemy dalej. Upsi-dupsi. Lecimy. I przed wiedźmi najlepiej w sumie zjeść, bo widzę, że tutaj delikatnie sprint mi by się skończył. Poczekać, jakby na wszelki wypadek miała ktoś nos atakować, to by nas od razu zabiła. Dobra, lecimy zaraz. Teraz już. I mam nadzieję, że żadna nas nie zabije. Lecimy się tutaj. O! Mówię? Wiedziałam, że coś tutaj się okaże, że będzie. Okej, i mamy teraz już tu. Musimy z nią porozmawiać. Hu-ho. Nie mam miejsca. A mam? Mam idealnie miejsce na to. Super. Okej, czy mam iść do pola złodziei? Fajnie. Król złodziei już za nami tęskni, ojej, stęskniło się królowi złodziei. Nie ma tak dobrej osoby w swoim... tutaj nie ma tak dobrej osoby w swoim gronie, jak my i my jesteśmy pomiędzy. A on ma ludzi, którzy nie są aż tak dobrzy jak my. Więc... nieźle. Można powiedzieć, że jesteśmy wyróżnieni. Też jest dwójka. Czemu nie chcę się połączyć? Lol. Czemu nie chcę się połączyć? Aha, bo one się... dobra. Nie, to się nie różnią niczym. Nie wiem. Regeneracji też mam. Dobra, co się tutaj przyda odłożyć i wziąć ze sobą? Pewno tak, przydałoby się odłożyć tak przynajmniej szczepereł. One zawsze się kiedyś tam na pewno przydadzą nam. Myślę, że tak można by, może być. Już stwórzmy sobie tutaj. Ha, zapomniałam, że nie za bardzo mamy miejsce, jak to odłożyć później. O, wiem, nie trzeba to zrobić. No i genialnie. No i jest git. Teraz można iść do króla złodziei. Może jeszcze coś mam do odłożenia? Tak, żeby odłożyć coś jeszcze. Myślę, że nie za bardzo. Więc chyba już sobie możemy iść. Tak, możemy już sobie iść. Przejdziemy.
I mamy coś w menu postaci jeszcze. Rozludziej w tą stronę. Papier mi jest niepotrzebny i to też mi jest niepotrzebne. Dobra, i teraz... nie, coś się machamy na postaci. Mamy jeden punkt, więc on idzie w ochronę. Bo on w sumie w atak dać. Atak jest bardziej potrzebny niż ochrona. Szurna też. Niemniej teraz jest tak naprawdę szczęście mi potrzebne. Zdrowie też, bo jeżeli dobrze w atak i w obronę, to będę niezniszczalna nawet z żadnej zbroi. I tyle, tak naprawdę. No ale lubię. Mniejsza o to. Mamy tak, to będziemy mieć tak i później sobie inaczej ustawimy. Lewe tutaj mięso, dużo mięsa. Okej, czyli lecimy do Króla Złodziei. Popon tutaj od nas bardzo chce. Jeszcze lecę zobaczyć na... Nie tu, tylko questy, fabuła główna i ile nam zostało? Ojej, mało już. 4 do końca tak naprawdę. I będziemy mieć koniec fabuły głównej. Dlatego wtedy zaczynamy poboczne jakieś misje. I rozmowa z Królem Złodziei. Okej, jak mało dał. Wow. Wymagająco on tu widzę jest. Chyba go podjęło trochę. Jak ja mam takie rzeczy dostarczyć? Ja w ogóle nie mam tych. Jak to się nazywa? Nie mam w ogóle hajsu. Zobaczmy, ile zostało nam już tak naprawdę. To było głównej. Teraz zostanie nam właśnie 3. I nie wiem, co może być pomiędzy jeszcze, więc na pewno po tej misji z Królem Złodziei będę musiała iść i pokopać, pozbierać jakieś itemy, posprzedawać, pozarabiać ogólnie monety. Bo już się w sumie by przydało i poza tym na tą nadziałkę też się przyda ich trochę. Znaczy, no, na pewno się przyda. I to nawet dość dużo. Więc lecimy sprzedać perły. No i to, co będziemy mogli. Ile mam było powiedziane? Ile mam mógł diamentowych? Ja chyba nie skończyłam u niego tego rozmowy z nim. No to zaraz się wrócimy co najwyżej. A i tak perły sprzedam. No musimy się cofnąć do niego. Bo on nie skończył rozmowy z nami. To nieźle. Ja zresztą po prostu tam wyszłam. Dobra, jeszcze raz się tam pójdzie.
Wydaje mi się, że teraz albo zaczniemy Tropiciela, albo... Tropiciela nie będziemy mogli zacząć. No, Tropiciela nie będziemy mogli jeszcze zacząć. To nie wiem, co zaczniemy. Więc już nie będziemy sprzedać. Jeszcze jedną rzecz u Nika muszę sprawdzić. Troszeczkę miałam nadzieję, że nie będzie żadnych drogich. Diamenty sprzedaje się za 1000, kupuje się za 5, tu się sprzedaje za 15 tysięcy. No to nieźle. Dobra, lecimy do... na Thunder Island. Idziemy do tego, do ludzi Jaszka zobaczyć, co on tak naprawdę jeszcze do końca zna, bo nie skończyłam widzę. Tutaj nie skończyłam z nim rozmowy. Także lecimy do niego. Mam nadzieję, że on nic drugiego nie będzie chciał. Stanęłam na podpytkę i mi wskoczyło, że nie możesz tu tego używać. Także lecimy. Wskakujemy tutaj. Tu lecimy szybko i tutaj. No właśnie, bo on nie skończył. Super, czyli co my mamy w końcu przynieść? Diamentowy kilo, 5 diamentowych kilofów, 5 łopat i 7 mieczy. Ło, chyba coś tak mu się troszeczkę tutaj pofulało z tą fotką tutaj. I tutaj, dobra, mniejsza to. Dobra, lecimy do mięsnego tutaj. Tutaj znowu. Do mięsnego lecimy. Myślę, że albo Tropiciel, albo Cyrk będzie kolejny, który rozpoczniemy. Tylko, że boję się tego Cyrku rozpocząć. Jeden diamentowy rzecz. Będę musiała diament pokopać dużo po odcinku. Tylko, że ciężko będzie tak na następny odcinek. A zatem jeszcze nie skończyłam tego odcinka. I nie mam na razie go sobie ukończyć, więc musimy zrobić coś. Coś, by zdobyć te pieniądze. Dobra, tak, wiem. Sprzedam większość rzeczy, która jest w moim Ender tutaj. Więc sprzedajmy perły, sprzedaję to. Co jeszcze można sprzedać? Resztą mogę na razie sprzedać. To sprzedaję. Tutaj potki chowam.
co jeszcze do końca drewno mogę sprzedać. Coś wrzucę. To też sprzedam, węgiel. Pycyki też wrzucę. Dobra. Na razie nie chcę szmaragdów ruszać, bo szmaragdy mogą być potrzebne jeszcze. Czyli tak naprawdę to jest tylko w innym miejscu, a większość jest w jednym i tym samym, więc najpierw lecimy do Drwala, później Łowcy i do Łowika. W takiej to kolejności zrobimy tak. Jeszcze jedno to się kończy. Nieźle. To jakby jest mój błąd, że ja w ogóle nie kopałam diamentów. Większość tu w ogóle nie kopałam. Bo no po prostu nie chciało mi się za bardzo, też nie miałam czasu. Czy jak czas miałam, to nie chciało mi się za bardzo grać. Więc no po prostu nie kopałam za dużo. Zdarzało mi się kopać, ale rzadko kopałam. Jestem trochę ciekawa, jak skończy się cała ta historia. Jeszcze nie, to wszystko. Lecimy niżej. Mam już 2000. Także jest sukces. Najwyżej pójdę się troszeczkę pobić z Endermanami albo z szkieletem. Coś w tym. Coś z tego będzie. Okej, okay. No ale nawet poszło to. Ile mam kasy teraz? No prawie 5000. To nieźle i tak brakuje. Także na pewno się głowę musiała pokopać. To dość dużo. Bardzo dużo, nawet bym powiedziała. Najpierw pokupię w kopalni, teraz widzę, że zaraz będzie za 2 godziny będzie reset, więc na serwisie za bardzo nie będę szła. A, zapomniałam łówce to sprzedać. Ajajaj. Też raz się będziemy cofniemy. Wiem, że trochę męczę tym, ale no musimy to zrobić. Bo inaczej nagle główny w ogóle się dowiesimy. Myślę, że złoto możemy sprzedać. Też. To 5 złota i tyle. Także przy okazji do kurnika też znowu zajdziemy. No, to już dzisiaj taki bardziej porządkowy. To jednak król złodziej jest o wiele bardziej droższy niż tamten. Nie pamiętam, co to chciał od nas, diamenty. Aha, już wiem. To był ten Szemrany, on chyba tam się nazywał? Chyba miał. Nieważne, ale on przecież pół staka żelaza, pół staka złota, tu diamenty. No i wszystko załat. Czy tam on chciał, a on chciał 12, no to on jednak drogi też był. Tylko, że tutaj jest 14, 5, no to będzie 19.
No i 5 razy 3, 15, no to... I tak nie jest... Nie, to on jest o wiele bardziej wymagający. Tu co dzieje, bardziej droższy jest. Teraz tak naprawdę mogłabym tylko jednego diamenta kupić. A na razie w sumie chyba nie będę kupować. Jeez. I jak to jest w ogóle? Także co, dziękuję za oglądanie, do zobaczenia i do następnego odcinka. Cześć!